Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w kolejnym newsie, takim jeszcze na cieplutko, na gorąco. Moi drodzy, wchodzi do gry nowa linia lotniskowców i będą to tym razem lotniskowce, moi drodzy, niemieckie, także obejrzyjmy sobie szybko, co tutaj, jak to wygląda mniej więcej. Ja wam oczywiście link do tego newsa podam w opisie filmu, także tutaj rzucimy sobie tylko okiem, jak to się prezentuje. Tutaj mamy czwóreczkę, tu jest szóstka, podobna trochę do szóstki brytyjskiej, z takim tym gniazdem tutaj obserwacyjnym. Tu mamy ósemkę, dosyć też podobna do naszego, znaczy do znanego nam już grafa Zeppelina, nawet mamy tutaj krzyż, znaczy powinno być co innego, ale wygląda to dosyć podobnie. No i na dziesiątce mamy Manfreda Richthofena, przy czym wydawałoby się, że tutaj widzę, dyskusja rozgorzała, że powinno być Manfred von Richthofen, pełne tutaj tytułowanie. I tu mamy sporo całkiem artylerii, jak na lotniskowiec. Tak, na razie niestety nie są znane żadne parametry tych okrętów, ale tutaj już przetłumaczyłem informacje z devbloga i możemy sobie tutaj przeczytać na blogu u Domina, czym te lotniskowce będą się charakteryzowały. I na razie wiemy tyle, że samoloty będą nieco szybsze od maszyn innych nacji, ale ich pula HP będzie poniżej średniej dotychczas znanych nam samolotów, czyli po prostu szybsze, ale będą miały mniejszą pulę HP. Samoloty szturmowe będą wyposażone w rakiety przeciwpancerne, moi drodzy. Rakiety te będą mogły wbijać stadele, ale jeżeli trafią w pancerz skątowany lub po prostu za gruby, czy tam jakieś tam inne niedogodności napotkamy, no to tak standardowo jak w przypadku pocisków przeciwpancernych, albo zrykoszetuje, albo się skruszy, także jeżeli będziemy bić z tych rakiet w niszczyciel, no to będą one overpenować i zadawać maksymalnie 10% swojego maksymalnego damage'u. Oczywiście od dedeków również mogą te rakiety nam rykoszetować. I co dalej? Mamy bomby również przeciwpancerne, tyle że inne niż japońskie na przykład, bo tutaj bombowce niemieckie będą nurkować do ataku od razu, bez tej fazy wznoszenia się, jaką mamy na lotniskowcach i bombowcach japońskich. Strefa zrzutu będzie miała kształt wydłużonej elipsy, więc wydaje mi się, że każda nacja ma taką, poza oczywiście jednym lotniskowcem, który ma zrzut okrągły, czyli Graf Zeppelin. I mamy tu podane, że trudno będzie trafić w trakcie, znaczy celować w trakcie ataku, i że najskuteczniejsze będą te bomby przeciwko dosyć powolnym celom, więc no, w domyśle dedeczkom i raczej stacjonarnym krążownikom. Kształt rzutu torpedowego będzie podobny do tego, co widzimy u lotniskowców US Navy i japońskiej marynarki. Torpedy będą miały 6 km zasięgu. Niestety nie mamy tutaj informacji, ile będzie torped w zrzucie, ile będzie wynosiła prędkość torped damage, ale to wiadomo, oczywiście to jest pierwszy zarys, także tu mamy tylko podany wygląd i ogólną, króciutką charakterystykę tych okrętów. Także bardziej precyzyjne informacje myślę, że w ciągu 2-3 dni otrzymamy odnośnie parametrów. Wtedy będziemy wiedzieli, ile tych torped spada do wody. No i warto byłoby też nas poinformować, w jakim schemacie te torpedy będą do wody wpadały. Czy to będzie tak standardowo jak amerykańskie czy japońskie, no w zasadzie wszystkie lotniskowce drzewkowe mają po prostu zrzut z jednej linii, nie ma tam żadnych wynalazków. No i to, moi drodzy, taki szybki newsik dla was na dzisiaj i to z mojej strony będzie wszyściutko. Także jeżeli chcecie sobie poczytać w oryginale, no to ja wam tutaj wrzucę link do Domina i do posta z Reddita, a tymczasem z mojej strony to już jest wszyściutko. Także do usłyszenia, moi drodzy, cześć i na razie.